Cześć, witam w kolejnym, siódmym odcinku serii Moje IKE. Zbliża się marzec 2020 roku. W portfelu Moje IKE prezentuję swój faktyczny rachunek maklerski, gdzie zakupuję akcje spółek najczęściej dywidendowych, co realizuję w ramach konta indywidualnego, konta emerytalnego. I w tym miesiącu do portfela wpłaciłem 1000 zł, za co zakupiłem dwie akcje spółki Vigo System, płacąc za jedną sztukę 422 zł. Akcje Vigo System już kupowałem wcześniej, w grudniu, z czego też było nagranie. Łącznie na swój rachunek maklerski wpłaciłem już 12 tysięcy złotych, a jego wartość na obecną chwilę wynosi 13 tysięcy, nieco ponad. I tak po zakupie tych dwóch akcji spółki Vigo System łączna wartość akcji na moim rachunku wynosi już 2760 zł i jak tutaj widać na aplikacji MyFund stała się to pozycja największa już w moim portfelu. Największa nie bez przypadku, dlatego że uważam tą spółkę za bardzo dobrą i dlatego właśnie dokupiłem akcję. Tutaj jeszcze pokażę cały portfel. Obecnie od początku stopa zwrotu tego portfela wynosi niespełna 20%, jak widzimy tutaj, i spółką najbardziej ciążącą tutaj na tym portfelu jest PCC Rokita, która dzisiaj wyjątkowo słaba sesja, minus 5%. O tym za chwilę jeszcze powiem. Tutaj na razie pokażę jeszcze porównanie do szerokiego rynku, do indeksów. I tak widzimy tutaj na zielono portfel Moje IKE z tą niespełna 20% stopą zwrotu. Niżej bardzo dobrze się również zachowujący indeks SWIG 80, 6,5%. Czerwony wykres. Tutaj mamy jeszcze WIG na już ujemnym poziomie, minus 3,79, i najsłabszy WIG 20, minus ponad 9% na żółto. A tutaj zestawienie to samo, tylko w innym okresie czasowym, dlatego że tutaj mamy od 1 stycznia. Widzimy oczywiście, no jest szeroki rynek pobity przez portfel Moje IKE, jednak nieznacznie, dlatego że SWIG 80 6,2%, a Moje IKE 7%. Tak jak mówiłem, na moim portfelu ciążą właśnie akcje PCC Rokita, której wykres tu widzimy. Dzisiaj ta sesja słaba i poziom 45,8 zł. To jest poziom, o którym możemy mówić sprzed czterech, bodajże, tak będzie, sprzed czterech lat, tutaj gdzieś to był 2016 rok, luty. Także bardzo, bardzo kiepsko się zachowuje, no ale trzymamy spółkę w portfelu, czekamy na lepsze wyniki, na wzrost akcji. Zobaczymy. Myślę, że być może to już jest oczekiwanie na raport roczny, który ma się pojawić. No, będziemy obserwować. A tutaj jeszcze kurs Vigo System. Chcę pokazać, w jakim momencie zająłem pozycję. Tutaj pierwszy zakup, ten grudniowy albo i listopadowy. A w tej chwili po 422 zł. W tym momencie tutaj mamy wzrosty od dłuższego czasu, jednak tutaj pojawiła się korekta i ta korekta jest spowodowana całym tym zamieszaniem z koronawirusem chińskim. Ja jak zobaczyłem, że pojawiła się korekta, to postanowiłem zakupić i w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, mamy wzrost już od momentu mojego zakupu z tego poziomu 422 do
do historycznych maksimów. W tej chwili Vigo się znajduje na swoich historycznych maksimach, jest to 460 zł. Ja nie będę dokładnie tutaj opowiadał o tej spółce, dlatego że ja to już mówiłem w odcinku grudniowym, do którego odsyłam. Też link znajdzie się pod tym nagraniem. Tam wyjaśniłem, czym się spółka zajmuje, w jakich branżach działa, perspektywy. Wyjaśniłem po prostu, dlaczego ja się zdecydowałem i tak jak tutaj widzicie, to jest spółka, która zajmuje największe miejsce, największa pozycja w moim portfelu. Naprawdę uważam ją za bardzo dobrą i zachęcam do pooglądania tego odcinka grudniowego, jak również do obejrzenia strony Vigo System. Myślę, że jak zobaczymy ten odcinek, poglądamy stronę, to zrozumiemy biznes, jakim się ta spółka zajmuje, co oni produkują. Na pewno warto, bo to jest, tak jak myślę, podstawa w ogóle, żeby myśleć o inwestowaniu w akcje, żeby zrozumieć, taka jest filozofia, taka jest teoria, żeby zrozumieć ten biznes. Nie ruszamy biznesu, którego nie rozumiemy. A tutaj naprawdę ciekawie to wygląda, jeśli chodzi o Vigo System. Zachęcam do poczytania na stronie. Ja tylko wtedy w tamtym nagraniu grudniowym nie mówiłem o takiej jakby typowo finansowych kwestiach związanych z tą spółką, dlatego tutaj chciałbym to pokazać. Przychody ze sprzedaży, jak widzimy, tak wyglądały. Tutaj mamy te informacje. Widzimy, co się rzuca w oczy. Stabilny wzrost. 2012, tutaj 19, tutaj 2013 mamy 20, w 2015 25, utrzymane 25 w roku 2016, w 17 kolejny wzrost i tak to nam fajnie wzrasta, gdzie w 2018 już to wygląda znacznie lepiej i tak samo dobrze wygląda zysk. Widzimy tutaj tak samo jak w przypadku przychodów, zysk wygląda stabilnie, wzrasta, co jest, pokazuje, że fundamentalnie ta spółka też dobrze wygląda. Myślę, że teraz kluczowy będzie raport roczny, który pojawi się już 6 marca. Zobaczymy, jak tam to będzie wyglądało. Jak go dosyć szczegółowo mam w planie przeanalizować i na tej podstawie podjąć decyzję, czy dalej te akcje kupować, czy jeszcze czekać. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Informuję jak zwykle, że treści, które zamieszczam na swoich filmach, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Są to tylko moje opinie i mają one służyć edukacji, naszej wspólnej nauce inwestowania, ewentualnie wyciągania każdy swoich wniosków z tych nagrań. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i pozdrawiam. Cześć.